Dzień dobry. Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Ostatni film o tym, czym jest psychoza, wywołał bardzo duże reakcje. Stąd moja koncepcja, że jest potrzebny następny film na temat tego, jak stwierdzić, że miało się psychozę. Dlaczego to jest w ogóle potrzebne? Z moich doświadczeń wynika, że o psychozie człowiek nie bardzo potrafi opowiedzieć psychiatrze. Dwa razy byłam z różnymi osobami, w sensie z dwiema różnymi, u psychiatry, gdy mieli opowiedzieć, z czym tak naprawdę przychodzą. Wcześniej przychodzili do psychiatry, dostawali leki przeciwdepresyjne, nie potrafili jakoś ująć problemu w taki sposób, by psychiatra zauważył, że jest potrzebny lek neuroleptyczny i że mówimy o psychozach, a nie o depresji. Dopiero zwrócenie uwagi na pewne specyficzne rzeczy, o których jakby w naturalny sposób w psychozie, po psychozie niekoniecznie się wie, wcale się nie wie często, może naprowadzić psychiatrę na właściwy trop. Dlatego niestety, ale bardzo często ludzie chorzy na psychozę, na schizofrenię zaczynają swoje leczenie od bardzo ostrego epizodu albo w ogóle od trafienia do szpitala, gdy, jak to może zostać ujęte, totalnie im odwaliło. Tymczasem widzę już po wczorajszym filmie, że jest szansa, by niektórzy z was, którzy cierpią na ten problem, dali radę powiedzieć o tym psychiatrze, zanim stanie się coś strasznego. No co musisz zwrócić uwagę, żeby w ogóle stwierdzić, czy to, co ci się przydarzyło, to jest psychoza. Jeśli przydarzyło ci się coś dziwnego, jakiś dziwny stan psychologiczny, a ktoś z twoich bliskich mówi, że ci odwaliło, pokłóciłeś się jakoś strasznie z kimś ze swoich bliskich, zrobiłeś jakąś dziwną rzecz, typu ucieczka z domu, awantura, zniszczenie czegoś, co w ogóle nie jest do ciebie podobne. Jeśli nagle okazuje się, że wszystko jest inne niż ci się wydawało, a potem znowu wszystko jakby wraca do normy, to pierwszym takim parametrem, który musisz sprawdzić, jest to, czy wszystko dobrze pamiętasz. Spisz sobie chronologię i przede wszystkim swój wywód logiczny z tamtego czasu. Jeśli pokłóciłeś się z kimś, zapisz, o co się pokłóciłeś, jakie miałeś argumenty, co on odpowiedział, co po kolei się działo. I sprawdź, czy potrafisz to odtworzyć, to po pierwsze, a po drugie, czy to ma sens. Coś, co na co on w jednym z ostatnich filmów zwrócił uwagę Witek Gawlik, to przypomnij sobie, czy czas podczas tamtych wydarzeń biegł w zupełnie normalny sposób. Witek mówi, że miał psychozy, które z jednej strony działy się jakby bardzo, bardzo szybko, jakby to były wydarzenia w pędzącym pociągu, a równocześnie w slow motion. To są właśnie zaburzenia dopaminy. To są zaburzenia interpretacji czasu. Więc przypomnij sobie, czy przypadkiem to nie było tak onirycznie rozjechane. Jeśli miałeś poczucie, że ktoś cię śledzi, są kamery, jest UFO, ktoś cię tropi, ktoś cię podsłuchuje, to już jest paranoja i jest ewidentnym objawem psychozy. Ja w tym ostatnim filmie nie powiedziałam też, że mania w chadzie jest psychozą, ale w sprawie chadu od razu odsyłam do dwubiegunowej. Nie mam doświadczeń z chadem,
Wiem, że Gośka ma duże, znam Gośkę dość dobrze ze strony zawodowej i po prostu polecam tam się dowiadywać. Psychoza w manii jest albo bardzo agresywna, albo bardzo wesoła. To jest takie poczucie omnipotencji, wielkiej przyjemności, możliwości zrobienia wszystkiego. Wręcz poczucie, że jest się młodym bogiem. Niekoniecznie chat musi być, musi mieć ciężkie epizody depresyjne. Tak więc, jeśli masz jakieś podejrzenia co do tego, że masz psychozę, to jeszcze kanał dwubiegunowa o maniach w chadzie. Okej. Natomiast te psychozy, z którymi ja miałam do czynienia, czyli psychozy reaktywne, epizody psychotyczne i schizofrenia. Kolejnym takim bardzo wyraźnym parametrem jest spadek inteligencji i orientacji do stopnia zupełnie drastycznego. Na przykład osoba w psychozie, nie wiedziałam wtedy jeszcze, czym są psychozy i że to jest psychoza, miała odmierzyć 70 cm deski. Odmierzyła 30. Kiedy powiedziałam, że to jest 30, a nie 70, zaczęła się awanturować, że się czepiam, że zawsze jestem niezadowolona, że po prostu mi to się nie da dogodzić. Więc sprawdź, czy nie robisz, czy nie zrobiłeś podczas tego stanu, który podejrzewasz, że mógł być psychozą. Jadzia, czego ty histerujesz? Możesz sobie wyjść na dwór. A jak nie chciałaś z nimi iść, to oni sobie sami robią. Benka z Olterem stawiają schowek na siano. A Jadzia piszczy z tego powodu, bo ich słyszy. Jadzia, przestań. Sprawdź, czy nie zrobiłeś w tym stanie, który podejrzewasz, że mógł być psychozą, czegoś tak totalnie bez sensu, jak mierzenie 70 cm, a odmierzenie 30. Odmierzenie 30, ucięcie 30 i upieranie się, że to żadna różnica. Jeśli robiłeś jakieś notatki, sprawdź, czy one mają sens. Jeśli pisałeś do ludzi, sprawdź, co pisałeś. Czy to ma sens? Czy to ma uzasadnienie? Jeśli wykonywałeś jakąś swoją pracę, typu, nie wiem, programowanie, to sprawdź, co zaprogramowałeś i tak dalej. W trakcie psychozy można zauważyć po wyglądzie twarzy zmiany. Często jest to taki palący obłęd w oczach. Taka gorejąca po prostu nienawiść. Oczy się bardzo błyszczą, są rozbiegane, wytrzeszczone, albo takie bardzo skupione, inne. Twarz przybiera formę takiej woskowej maski. W ogromnej mierze znika mimika. Twarz jest jakby sparaliżowana. I widziałam u jednej osoby w psychozie, jak twarz pokrywała jej się siateczką fioletowych żył. Po prostu wychodziły, pokazywały się żyły. Wyglądało to w ogóle jak maska pośmiertna chyba. Porozmawiaj z kimś bliskim. Jeśli odwaliłeś coś, to porozmawiaj na spokojnie z kimś bliskim. Zapytaj się, jak on widzi daną sytuację. Czy tobie przypadkiem nie odwaliło? Czy zarzuty, które stawiałeś lub problemy, które stawiałeś, były w ogóle do ciebie podobne? Czy zaskoczyłeś tą osobę kompletnie? Jasne, że ludzie są ciągle zaskoczeni.
zachowaniem innych ludzi, bo w ogóle nie rozumieją podstawowych praw psychologii. No ale jeśli z kimś mieszkasz, jeśli ciebie dobrze zna, albo jest twoim przyjacielem i nagle po prostu to odwalisz coś, czego wcześniej nie było, to jest bardzo duża szansa, że ta bliska ci osoba po prostu to wychwyci. Jeśli z kolei widzisz u kogoś ze znajomych takie skłonności, też tego nie bagatelizuj. Znałam gościa, który po prostu naprawdę uważał, że jest Bogiem, że jakiś pomocnik papieża mu kradnie wolne minuty z telefonii komórkowej. Jakieś takie rzeczy. Wszelkie teorie spiskowe mają bardzo dużo wspólnego z psychozą. Wrogość. Wrogość również ma, jeśli masz pretensje do jakiejś grupy ludzi, to jest bardzo możliwe, że to jest psychotyczne. Szczególnie jeśli nie jest to jakoś uzasadnione twoim doświadczeniem życiowym. Tak jak mówiłam w tym ostatnim filmie, charakterystyczny jest spadek motywacji, spadek uczuciowości wyższej, spadek inteligencji. Jeśli więc któregoś dnia zastanawiasz się, po co ty robisz w ogóle to, co robisz w życiu, i chcesz to porzucić, na przykład na kolejny przykład, chcę wieść życie gracza, chcę mieszkać z mamą, nic nie musieć i tylko grać, i mówi to dorosły facet, który jakieś tam życie miał, to prawdopodobnie jest to psychoza. Jeśli człowiek, który ma jakieś ambicje, ma jakieś dążenia, ma jakieś cele, nagle chce odizolować się od ludzi i po prostu zmarnować sobie życie, to prawdopodobnie rozwija się u niego schizofrenia. Ta izolacja i ten brak ambicji, celów jest charakterystyczny właśnie dla psychoz, wcale nie dla depresji. Ponieważ w depresji żałujesz swojego potencjału. Nie widzisz sensu go rozwijać. Ale nie jest twoim pragnieniem leżenie i czekanie na śmierć. To jest pragnienie psychotyka. Ponieważ psychotyk nie ma właśnie tej uczuciowości wyższej i nie ma motywacji, nie ma ambicji. Oczywiście to nie jest tak, że to jest 0-1, tak? To jakby wszystkim są jakby, no to jest spektrum, to jest skala, tak? To jest oś, na której ten brak motywacji, brak uczuciowości wyższej się rozwija. Kolejnym takim sygnałem jest to, że miałeś stan, w którym nic nie czułeś. Wielokrotnie osoba psychotyczna, schizofrenik, z którym byłam związana, narzekał na to, że nic nie czuje. On nagle nie wiedział, czy mnie kocha, czy chce ze mną być, czy w ogóle on chce być kochany. I jemu to przechodziło po epizodzie i w ogóle nie potrafił tego zrozumieć. Ale bardzo narzekał na dojmujące, przytłaczające uczucie pustki emocjonalnej, żadnych emocji. Nie potrafię o tym więcej opowiedzieć, bo ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Miałam stany lękowe jako nastolatka, ucierające się o psychozę, ale mimo wszystko to, co słyszę od moich rozmówców, to jest coś innego. Więc nie opiszę tego bliżej. Natomiast będę wdzięczna, jeśli ci z was, którzy tego doświadczyli, mi napiszą albo nagrają coś na ten temat i może wtedy po prostu skracę z tego materiał jakiś. Duża dezorientacja, stupor, katatonia. To też są raczej objawy psychotyczne niż depresyjne. W zaburzeniach psychicznych nie jest tak, że granice są sztywne, jasno wyznaczone. Nie. Często, bardzo często osoby psychotyczne cierpią też na depresję. Jasne. To jest i to, i to.
często aktywują się u nas dwa, trzy różne zaburzenia, tak? Te kategorie w psychologii i w psychiatrii są tylko umownymi kategoriami, dlatego że psychika jest czymś zbyt skomplikowanym, jak na to, żeby mówić 0-1. To nie jest matematyka. To są przenikające się zbiory. Ale o depresji dużo się mówi, o psychozach, o schizofrenii bardzo mało. Dlatego większość osób, które podejrzewają, znaczy które cierpią na jakiś rodzaj psychoz, podejrzewa u siebie depresję. Idzie do lekarza i narzeka na to, co potrafi. Na co potrafi narzec, na co potrafi zwrócić uwagę. A więc na to, że nic mi się nie chce, że nie mam siły. Że nie widzę sensu, że czuję, że sobie nie poradzę. To jest wspólne i dla depresji, i dla psychozy. Tylko psychoza ma właśnie te specyficzne cechy. Takie jak urojenia, czyli nagły sposób zmiany myślenia. Zamazanie chronologii, zamazanie odczuwania czasu, pomieszanie z poplątaniem, odtwarzanie wydarzeń od tyłu. To w depresji się nie wydarza. Więc psychoza pamiętasz niewyraźnie i w dodatku problemem jest to, przypominam, że zaburzenia dopaminy sprawiają, że jest ci bardzo ciężko stwierdzić, że coś ci się pomyliło. Psychozę należy podejrzewać u siebie przede wszystkim, jeśli pewnego dnia świat zmienił się o 180 stopni. Pisało do mnie trochę osób po tym filmie. I obiecałam, że pomogę im zidentyfikować właśnie te stany, nagrywając film. Więc jeśli jesteś jedną z tych osób, albo z osób podobnych, które mają podobny problem, to teraz obejrzyj ten film jeszcze raz. Wypisz sobie te charakterystyczne cechy, które podałam. Napisz sobie odpowiedzi. Czy ci się coś takiego przytrafiło? Umów się, jeśli tak, natychmiast do psychiatry. I zapraszam też na grupę o psychozach, którą za niedługo będę prowadziła w ramach autoterapii, w ramach konsultacji. Ona jeszcze nie powstała, materiał tam jeszcze nie powstały, chociaż teraz widać, że te filmy powstają, czyli coś już się zaczyna dziać. Będę wam tam starała się pomóc zrozumieć psychozę, zrozumieć siebie w psychozie i wypracować jakieś metody no, ogarniania siebie w tym stanie i pomiędzy. Postaram się zaprosić tam osoby kompetentne do tego, to znaczy doświadczone przede wszystkim. Czyli osoby chore na schizofrenię czy zaburzenia schizoafektywne w remisji. Jeśli mi się uda jakiegoś lekarza, to też. Więc jeśli z kolei macie doświadczenia z psychozami, jakieś zawodowe czy prywatne, to ja do tego tematu chętnie zapraszam do współpracy wszystkich. Oczywiście program jest nieodpłatny, tak jak wszystkie działania fundacji, więc nie szukam pracowników, szukam wolontariuszy. No, natomiast kompletnie nie mam problemu z dzieleniem się kompetencjami, z ambicjami i tak dalej. Ja jestem po prostu głupim kierowcą, animatorem społeczno-kulturalnym, pracownikiem socjalnym. A nie alfą i omegą, więc tutaj w tym temacie, w którym się zetknęłam tylko jako opiekun osoby chorej,
jako bliska osoba osoby chorej, no mam ograniczoną wiedzę, mam ograniczone, ograniczone wejście w ten temat. Jeśli jesteś osobą, która podejrzewa się o psychozę i wydarzy się coś skrajnego, to znaczy nagle poczujesz, że cię śledzą jacyś oni. Jeśli nagle twoi bliscy, których kochasz, okażą się diabłami wcielonymi, jeśli popadniesz w jakiś dramatyczny, bardzo długo działający stupor lub mierząc 70 cm, utniesz 30 i będziesz się upierał, że nie ma różnicy, to najlepiej udać się na ostry dyżur w szpitalu psychiatrycznym. Tam nie trzeba czekać w strasznie długich kolejkach, tak? Znaczy w strasznie długiej kolejce trzeba czekać, ale ona potrwa kilka godzin, a nie kilka miesięcy. I dostaniesz lek neuroleptyczny i skierowanie do poradni na szybko. Albo zostaniesz na obserwacji, jeśli będzie bardzo źle. Aha, przypominam, że cała działalność fundacji, w tym ja, utrzymuję się tylko i wyłącznie z waszych wpłat. Nie mamy finansowania, więc jeśli chcecie wspierać moją działalność, to pod filmem jest numer konta. Dziękuję bardzo.